Cześć, tu Mateusz Zafore Polska. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o popularnych błędach językowych, które towarzyszą fotowoltaicznemu światu. Serdecznie zapraszamy. Będąc zupełnie szczerym i samokrytycznym, dzisiejszy odcinek powinniśmy nagrać dla Państwa już na początku, już na starcie naszego kanału Akademia OZE. Popełniliśmy ten błąd, ale zawsze jest szansa na poprawę, zwłaszcza, że kończy się sierpień, zaczyna wrzesień, niektórzy wracają do szkoły, więc i my nadrobimy zaległą lekcję. Lekcja dotyczy podstawowych błędów leksykalnych dotyczących fotowoltaiki i tutaj jako pierwszym sztandarowym przykładem jest błędna wymowa słowa inwerter. Część społeczeństwa wymawia to jako inwenter. Poprawna forma tego słowa to oczywiście inwerter. Bardzo łatwo będzie nam to zapamiętać, kiedy poznamy rodowód tego słowa, łacińskie inversio oznaczające odwrócenie. Jak wiemy, zadaniem inwertera jest zamiana napięcia stałego w naprzemienne, a więc odwrócenie tego napięcia. Kolejny przykład, fotowoltaika. Poprawnie oczywiście mówimy fotowoltaika. Jest to zbitka dwóch słów, greckiego fos, czyli światło, oraz volt, jednostki siły elektronapędowej. Trudno nam ustalić genezę tego błędnego zapisu i wymowy. Naszym zdaniem wynika to z większej rytmiki słowa. Fotowoltaika brzmi nieźle, ale jest błędne. I przykład numer 3, panel solarny. Oczywiście możemy używać takiego określenia, ponieważ fotowoltaika karmi się światłem, którym obdarza nas słońce, a słońce to po łacinie sol. Gorzej jednak, gdy w domyśle mylimy panele służące wytwarzaniu energii elektrycznej z panelami do ogrzewania wody, a panele solarne właśnie do tego służą w założeniu. Oczywiście samo określenie panel solarny nie będzie błędem, jednak ważne jest to, co w cudzysłowie poeta ma na myśli. Lepiej zdecydowanie używać określenia moduł fotowoltaiczny. Dzięki serdeczne za wysłuchanie dzisiejszej lekcji. Zapraszamy do następnego odcinka. Do zobaczenia.